Przed nami kolejny film o tym, jak zapisanie wyrażenia w inny sposób umożliwia czasem jego obliczenie. 3x plus 3y plus 3z jest równe 1. Oblicz 12x plus 12y plus 12z. Czyli prawdopodobnie, podobnie jak w poprzednim filmie, musimy to wyrażenie 12x plus 12y plus 12z zapisać inaczej, w sposób, który umożliwia wykorzystanie tej informacji. Pierwsze, co się narzuca, to oczywiście napisać, że to jest 12x plus y plus z. Czyli jeżeli będziemy znali x plus y plus z, to będziemy wiedzieli, ile wynosi to wyrażenie. Popatrzmy teraz na nasz warunek. Nasz warunek mówi, że 3x plus 3y plus 3z jest równe 1. No dobrze, ale to jest 3 razy x plus y plus z. Aha, to dzieląc to przez 3, dzieląc to równanie przez 3, otrzymujemy, że x plus y plus z jest równe 1/3. Czyli w miejsce x plus y plus z możemy podstawić 1/3. Wobec tego to równa się 12 razy 1/3, czyli 4. No, można było to zrobić troszkę szybciej, wobec tego pokażę może, że można było tutaj pominąć jeden krok, być może część z Was to zauważyła. No, 12 to jest 3 razy 4, prawda? Czyli możemy to zapisać jak 4 razy 3x plus 4 razy 3y plus 4 razy 3z. I teraz możemy wyłączyć czwórkę. 4 razy 3x plus 3y plus 3z. No ale 3x plus 3y plus z to, prawda, wiemy, że 3x plus 3y plus z to jest 1, wobec tego to jest 4 razy 1, czyli 4, no tak podobnie jak poprzednio. I zobaczmy kolejny przykład. Wiemy, że 3a plus 5b jest równe 2, oblicz 15a plus 15b. Czyli znowuż 15a plus 15b. No, postępując podobnie jak poprzednio, no pierwszy nasz krok to wyciągnięcie 15 przed nawias. No, czyli znowuż, jeżeli będziemy wiedzieli, że a plus, ile jest a plus b, to pomnożymy to przez 15 i obliczymy nasze wyrażenie. Teraz popatrzmy na nasz warunek. No, nasz warunek mówi, że 3a plus 5b jest równe 2. No, czy to wyrażenie wyznacza a plus b? No, na przykład można je zapisać tak. 3a plus 3b plus 2b jest 2. Czyli 3 razy a plus b plus 2b jest równe 2. No dobrze, i teraz możemy sobie popatrzeć na to tak, że b może być dowolne, prawda? Czyli że to równanie będzie spełnione. No, położymy dowolne b, weźmiemy, no i wtedy dostaniemy pewien warunek, ile musi być a plus b, czyli a. No, a jednocześnie 3a plus 5b będzie równe 2. Czyli wygląda na to, że ten warunek nie wyznacza jednoznacznie a plus b, czyli wobec tego nie mamy dosyć informacji, aby powiedzieć, ile jest to wyrażenie jednoznacznie. No, żeby powiedzieć, ile jest to wyrażenie, jeżeli wiemy, że 3a plus 5b równa się 2. Teraz, żeby to tak zobaczyć na palcach po prostu, że możemy mieć spełniony ten warunek i różne wartości tego wyrażenia, zróbmy, zobaczmy tak sobie na palcach. Otóż weźmy b równe 0. B równe 0 to pierwszy warunek mówi, że 3a równa się 2, czyli a jest równe 2/3. W
wtedy, no a plus b to jest to samo co a, to jest 2 trzecie. I nasze wyrażenie 15a plus b to jest równe 15 razy 2 trzecie, czyli tu jest 5 razy 2, czyli 10. No weźmy druga możliwość na odwrót, weźmy a równe 0, czyli a równe 0. No to teraz, żeby to równanie było spełnione, to 5b musi być równe 2, czyli b jest równe 2 piąte. No ile jest wtedy 15a plus b? No liczymy, 15, no i a plus b też jest 2 piąte. Może jeszcze napiszmy tutaj i a plus b, ponieważ a było 0, a b jest, też jest 2 piąte. Czyli 15a plus b równa się 15 razy 2 piąte i tym razem to jest 6. Czyli innymi słowy, 15, mamy za mało informacji, czyli może tutaj napiszmy wyraźnie warunek, a plus 5b równe 2 nie pozwala obliczyć a plus 15b.